17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Zoom Zbliżenia. Przyszła pora na podsumowanie, a naprawdę dużo się działo. Ponad 100 filmów, 7 pokazów specjalnych, 4 koncerty, 8 jurorów, 8 grup warsztatowych, ponad 150 akredytowanych gości, ognisko w Western City i jak zwykle pełna sala w kinie LOT. Wspomnienia niezapomniane. Festiwal rozpoczął się od pokazu specjalnego filmu pod tytułem Papusza. Po projekcji odbyło się spotkanie z odtwórcą jednej z głównych ról, Zbigniewem Walerysiem. Czasami nawet już po zakończeniu i realizacji ten świat romski i śnił mi się i cały czas we mnie dość głęboko był. Galę otwarcia festiwalu uświetnił koncert Leszka Możdżera. W takim spotkaniu chodzi o to, żeby gdzieś tam zapaść się w siebie i doświadczyć tej magii, jaką jest muzyka, no bo muzyka jest jednak pewnym rodzajem magii. Festiwal filmowy to nie tylko oglądanie filmów, to również miejsce na to, żeby się czegoś nauczyć, a w tym roku było aż 8 grup warsztatowych. Mujko, czego tym razem nauczyli się warsztatowicze na Twoich warsztatach? Kolejnych trików z plasteliny, ale dodam, że w tym roku warsztaty były połączone z animacją kombinowaną, kolażem, które prowadziła Susanna Szawo z Węgier. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam jej nazwisko. Podotykali trochę plastelinę, podłubali nożami, pociachali drucikami, także była zabawa trochę dziecięca, ale wszystko jest zarejestrowane na animacji krótkiej. Drugi dzień festiwalu upłynął pod znakiem pokazów specjalnych. Mogliśmy zobaczyć m.in. film pod tytułem Płynące wieżowce. Był z nami również reżyser Tomasz Wasilewski. Szukam tematów, które po pierwsze nie są wykorzystane w kinie polskim, ale też szukam tematów, które są bardziej połamane. Na festiwal Zoom w tym roku zgłoszono blisko 700 filmów. Organizatorzy wybrali dla nas 82 obrazy. Na pewno mogę powiedzieć, że ten konkurs jest bardzo ciekawy, jest bardzo bogaty i bardzo ciekawy. W czwartek w Jeleniogórskim BWA rozpoczął się również drugi konkurs, konkurs Video Art. Tam mogliśmy zobaczyć 32 obrazy również z całego świata. Dla twórców wideo, którzy traktują kamerę wideo jako przedłużenie wzroku, jest to jedno jakby z medium wypowiedzi. Filmy konkursowe oceniało specjalnie powołane jury. Po filmach była również okazja na omówienie warsztatowe. Takich słów krytyki nie usłyszy się na żadnym innym festiwalu. Ja się cieszę, że pokazano mi, wytknięto mi błędy, no bo będę miał szansę nad nimi po prostu popracować. Czwartkowy dzień pełen wrażeń filmowych zakończył się aż dwoma koncertami. Na początek mogliśmy wysłuchać muzyki filmowej w wykonaniu Macieja Fortuny. A na deser przenieśliśmy się do Orient Expressu. Tam usłyszeliśmy formację Po przytula. Po 5 dniach festiwalu wytrwali widzowie oraz jurorzy mieli na swoim koncie obejrzanych blisko 100 filmów. W sobotę na dobranoc zobaczyliśmy ostatni pokaz specjalny, film Bodo Coxa pod tytułem Dziewczyna z szafy. Apel był wyzwaniem dla mnie i czymś, o czym aktor marzy, czyli zupełnie inny świat. Znaczy świat, którego nie znam, którego nie pytam na co dzień, w którym nic nie wiem. I tak dotrwaliśmy do niedzieli. Gala finałowa w kinie LOT została uświetniona występem zespołu Simplicze. Nagrody za Video Art. Nagrodę zdobył Abdul Ganiu Dermani za film pod tytułem Virtual Communication.
minutę. W tej zwięzłej, lapidarnej formie jest zawarty ogromny problem, ponieważ dotyczy pewnego zaburzenia, pewnej zmiany komunikacji międzyludzkiej. Pani Aneta Kopacz za film Joanna. Bardzo dziękuję festiwalowi, jury. Jestem naprawdę bardzo wzruszona. To jest mój drugi raz, kiedy jestem na tym festiwalu w 2011. Stałam na tej samej scenie, zdaje się tak. Odebrałam nagrodę w kategorii najlepszy dokument. Dzisiaj odbieram nagrodę w tej samej kategorii. Przyszła pora na ogłoszenie zdobywcy Grand Prix 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Zoom Zbliżenia. Proszę Państwa, to jest film Smutne Potwory, polski, a autorka pani Justyna Tafel. Zapraszamy panią Justynę do nas. Please welcome on stage. Był oczywisty, to bardzo interesujący, bardzo taki ciekawy film, który otwiera szereg perspektyw, ale ja w ogóle uważam, że sens takiego festiwalu polega na tym, że szukamy czegoś nowego, nie tego, co się powtarza, i tu się udało i naprawdę dokonaliśmy dobrego wyboru. Jestem bardzo wzruszona, naprawdę bardzo, i cieszę się, bo ten film powstał dzięki ogromnie wytężonej pracy bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy w to uwierzyli, i dlatego to jest nagroda dla nas wszystkich. Kolejny festiwal filmowy Zoom Zbliżenia już za rok w Jeleniej Górze. Zapraszamy.